próg. 10 sekund do końca rundy. No już nie powinno tutaj dojść do jakiegoś sensacyjnego poddania, ale bardzo mocno ciśnie jeszcze Jakimczuk. No i Olga Jakimczuk póki co sprawia wrażenie zupełnie inaczej walczącej niż na tej wspomnianej gali Ladies Fight Night. Próba prostego, ale trochę za daleko. Druga próba już w wykonaniu Raszewskiej lepsza. Jakiegoś nieprzewidzianego rozwoju akcji teraz. Jakimczyk trafiła prawym sierpowym. A Raszewska musi naprawdę zacząć podkręcać tempo, bo coraz więcej teraz sparowany cios Białorusinki, poczęstowana prawym krzyżowym w kontrze przez Raszewską. I jeszcze raz podobna akcja. Tym razem Jakimczyk usunęła się z linii ciosu, ale lewy Raszewski zapracował. Raszewska próbuje ciosów łokciem. Teraz dobrze uciekła przed goniącą ją Jakimczyk. Raszewska zaczyna czytać rywalkę. Coraz lepiej. Dobre kopnięcie na łydkę. No ale teraz jakby zupełnie zagapiła się nieprzygotowana na ten klincz. Na szczęście nic złego z niego się nie stało. Nie straciła pozycji. Może teraz zająć plecy. Ale Jakimczyk całkiem przytomnie jest w stanie tutaj łączyć techniki chwytane. Wychwycona ręka Jakimczyk. Teraz szansa na trójkąt. Czy go dopnie? Olga Jakimczyk trochę tutaj w opałach, ale ręka jeszcze nie jest dobrze w pozycji. Nie szkodzi. Paulina Raszewska zwycięża przez poddanie w trzeciej rundzie. 39 sekund przed ostatnim gongiem. Paulina Raszewska wygrywa przez poddanie. Pamiątkowych wokół zawodniczką.